Cześć, witaj na stronie marcinwam.com albo na kanale Polechicki, na YouTube, CDA, na Bitshoot, wszędzie i oczywiście dowolnie kopiuj, udostępnij to nagranie, jeżeli uważasz, że jest wartościowe. Myślę, że znajdziecie tutaj troszeczkę cukiereczków. Pierwsza rzecz, gratulujemy sobie tak naprawdę jako ludzkości, że z totalnej dupy tak naprawdę, jeżeli chodzi o w ogóle rozumienie świata, coraz więcej ludzi powstaje i budzi się. To nie chodzi tylko o kwestionowanie fałszywej pandemii, którą się nam przedstawia jako coś realnego, co niszczy gospodarkę, wasze życie zniewala i prowadzi was ku tak naprawdę orwellowskiemu światu, ale przede wszystkim chodzi o to, że ludzie zauważają, że rząd to nie rząd, że media zajmują się programowaniem, a nie informowaniem. Mało tego, wystarczy się rozejrzeć. Wszystko widać jak na dłoni. Moi drodzy, bardzo ważny materiał, bardzo ważne nagranie. Zniknę za chwilę z ekranu, będziemy się słyszeli i poruszymy temat bardzo głębokiej suwerenności, która jest zaprojektowana, aby funkcjonować na wielu płaszczyznach, nie tylko fizycznych, nie tylko ekonomicznych, politycznych i prawnych, ale też duchowych, no i świadomościowych. Także zapraszam was, przygotujcie się na ciekawą jazdę i oczywiście proszę was o komentarze, opinie, co sądzicie o tym wszystkim, przekazujcie to nagranie, jak najdalej jest to możliwe i szczególnie moi drodzy Słowianie. Zaczynamy odrodzenie. Cześć. A więc, moi drodzy, nie macie wrażenia, że kiedy macie kontakt z urzędnikiem, z państwem, z urzędem miejskim, czy z policją, czy ze skarbówką, urzędem pracy, że jesteście traktowani jak gówniarze? Nie czujesz tego, że państwo albo reprezentanci, którzy powinni ciebie reprezentować z szacunkiem, traktują ciebie jak gnojka? Czujesz, że tak czasami jest? Prawda? Państwo mówi ci, jak masz żyć, co masz robić, czego ci nie wolno robić, jak niania, jak pani nauczycielka w szkole. Potrafi cię postawić do kąta i ty to zrobisz. Każą ci nosić maseczkę i będziesz nosić maseczkę. Dlaczego? Ponieważ musi mieć jakieś specjalne walory, prawda? Jest mądrzejsze, jest większe. Co ciekawe, jeżeli mama mówi ci, co masz robić, albo pytasz mamę, czy wolno ci coś lub czegoś nie wolno, mama nie mówi ci, zapłać za to. Kiedy dostaniesz od cioci zabawkę, mama nie mówi ci, że musisz jej raz w roku zapłacić jakąś opłatę za to, że posiadasz tą zabawkę. Ona jest twoja. Nie masz na razie pieniędzy, jesteś dzieciakiem, podlegasz jej, więc teoretycznie może wymyślać, co chce. Dlaczego tego nie robi? To jest tak popularne współcześnie, prawda? Kochani moi, jak do tego doszło, że musisz pytać państwo o wszystko? I może ci odmówić. Nawet jeżeli masz swoją ziemię, swoje środki, chcesz postawić dom na swojej ziemi za swoje pieniądze według swoich zasad, państwo ci mówi nie albo poczekaj. Czy pytałeś o zgodę? Czy zapłaciłeś za to? O, kupiłeś sobie samochód? Bardzo dobrze. Spójrzmy na tabelę. O, będziesz nam płacił rocznie tyle i tyle. Dlaczego? To jest mój samochód. To jest mój dom. To jest moje życie. To jest mój spadek. To jest moja wygrana. Dlaczego chcesz ode mnie jakieś pieniądze? Co to jest? Haracz. Haracz, moi drodzy. To jest haracz. Ale jak do tego doszło, że wolno to robić? A może nie wolno? Może to jest przekręt? No ale zaraz, to 99,9% ludzkości jest takimi frajerami? Moi drodzy, to się zaczęło dla ciebie w momencie, kiedy twoi rodzice przy twoich urodzinach albo w krótkim czasie od narodzin oddali ciebie w pieczę państwu, podpisując akt urodzenia. Zdali ciebie na łaskę martwego tworu. Państwo jest martwym tworem, jest zapisem, niczym innym. I dali żywe cudo, które prawdopodobnie szalenie kochają i podziwiają i w ogóle jest cudownie, ale oddali to dla państwa, które jest ostatecznym decydentem o twoim losie. Później będziesz programowany, potem staniesz się niewolnikiem i będziesz robił dokładnie to samo, co twoi rodzice. No chyba, że się obudziłeś troszeczkę szybciej. Idziemy dalej, moi drodzy. To nie jest tylko podpisanie, że twoje dziecko istnieje. To jest tak naprawdę informacja, formalna informacja, że twoje dziecko jest zasobem ludzkim, ale nie jest człowiekiem. Najpierw jest osobą, później jest obywatelem. Może być oficerem na służbie, prawda? Ale gdzie jest człowiek? Co się z nim stało? Twój akt urodzenia zaczyna iluzję prawną, którą nazywa się z angielska strachem na wróble.
ponieważ jest wypchany pakułami. Wygląda jak człowiek, ale nim nie jest. Mało tego, ktoś bierze sobie to pod pachę i niesie, wstawia gdzie chce i robi z tym co chce i jak chce. To jest tak zwany rząd, państwo, nie tylko Kościół też. Dojdziemy do tego. Kościół to zaczął. Moi drodzy, jeżeli stworzyliście iluzję prawną albo jesteście iluzją prawną, na ten akt urodzenia kładzie się kolejne papiery, które w jakiś sposób definiują twoje parametry, twoją przydatność, twoje możliwości i zgodność z modelem, który jest preferowany przez państwo, a tak naprawdę przez lobbystów, którzy kontrolują to państwo, ale to teraz jest mało istotne. Twoje świadectwa szkolne, twoje podanie o dowód osobisty. Zaraz, to jesteś osobą, tak? I masz na to dowód. Pomyśleliście o tym? Osoba to jest martwe. Ty jesteś żywym, naturalnym człowiekiem, istotą boską. Kiedy już położysz dowód osobisty, pojawiają się dyplomy, licencje, paszporty, tytuły. I dochodzimy aż do ostatniej kartki, którą jest akt zgonu. I wtedy ta iluzja prawna jest zamknięta, jak książka. Zet zszedł. Kochani moi, nie będziemy tego dalej rozwijać. No, dodam jeszcze, że to jest prawo kanoniczne. Kościół myśli, że rządzi i domniema sobie prawo, ponieważ tak powiedzieli i tak sobie napisali. Wyobraź sobie, że ja siedząc teraz w moim domu, ogłaszam wszem i wobec, że wszystko, co jest w moim domu oraz poza moim domem, jest moją własnością i podlega mojemu prawu. Powtórzę sobie to 3 razy, ktoś to przyklepie, powiem, słuchaj, podzielimy się zyskami i już. Tak robili papieże, tak robiły głowy koronowane i tak robią państwa, ale w ograniczonej przestrzeni i ciągle komuś podlegają. Papież też komuś podlega, to nie jest tak. Mamy na to wspaniałe, skuteczne, uniwersalne rozwiązanie, które w zasadzie piecze wiele pieczeni na jednym ruszcie. Przygotowałem dla Was i opracowałem bardzo długo, badając, szukając, czytając, testując różne zagadnienia i na koniec zostawiając na wiele miesięcy otwartą przestrzeń do dyskusji dla prawie 11 tysięcy ludzi. Niektórzy wprowadzali jakieś uwagi, jakieś zmiany, niektórzy próbowali to skasować. Tego się nie da skasować. Mamy finalny dokument. Mamy finalną deklarację. Deklarację świadomego, wolnego, naturalnego człowieka, która zamyka te wszystkie aspekty zniewolenia nie tylko na przestrzeni fizycznej, nie tylko w przestrzeni prawnej, jakiejkolwiek, która jest namacalna, nawet iluzje prawne, ale to załatwia też wiele aspektów związanych z twoją świadomością, z twoją duszą, zniewoleniem ludzkości przez różne formy energetyczne. Świat jest ciągle manipulowany i atakowany przez różnego rodzaju byty i istoty, które wpływają na twoje zachowanie, na zachowanie ludzi generalnie, kreując odpowiednie wartości, które są dla nich korzystne. Najczęściej to są niskie wartości, niskie energie. Nie będziemy się tutaj rozwodzić. Więcej takich rzeczy będzie na moim kanale YouTube Marcin Wam. Kochani, deklaracja suwerena oraz deklaracja suwerena II Rzeczypospolitej. Jaka jest różnica? Deklaracja suwerena II Rzeczypospolitej zawiera troszeczkę więcej deklaracji i rozwinę to dalej. Ponieważ nie każdy ma jakby podstawy do tego, żeby deklarować się suwerenem II Rzeczypospolitej. Później wyjaśnię, co to w ogóle znaczy. Przede wszystkim, jeżeli wypełnisz jakby warunki, które przedstawiam, związane z tą deklaracją, zrobisz coś wielkiego w swoim życiu, zrobisz coś wielkiego dla swoich dzieci, dla bliskich i zaczniemy sławiańskie odrodzenie. To nie jest żadna iluzja. Sprawdź to. Przemyśl i działajmy. Otóż, podpisując deklarację suwerena, deklarujesz, że jesteś suwerenem. To jest deklaracja o suwerenności
przede wszystkim skierowana do prawa morskiego, prawa kanonicznego, praw plemiennych oraz innych mniej lub jasnych jakichś tam dyrdymałów, że ktoś sobie coś rości w stosunku do ciebie, do twojego życia, do twojej przestrzeni życiowej. Domniemana i pozorna podległość jest w tym momencie formalnie zakwestionowana i potwierdzona przez trzech świadków. To rozwinę. Nie tylko to, jeżeli sobie przeczytasz tą deklarację suwerena. Deklarujesz siebie nie tylko jako wolny człowiek w przestrzeni prawa stanowionego, ale jesteś też najwyższym kapłanem swojego istnienia. Czyli generalnie, jeżeli jest głowa Kościoła albo jakichś innych kultów, sekt, jeżeli ona sobie cokolwiek rości, będąc super, super coś tam, to ty jesteś nie mniej niż na tym samym poziomie, a bardzo często na wyższym. Ponieważ większość wysokiej rangi kapłanów jest pojazdem dla wielu energetycznych tworów i bytów. To nie jest przestrzeń na to, ale chciałbym, żebyście mieli taki malutki ślad, dobrze? A więc, skoro jesteś najwyższym kapłanem swojego istnienia, a w dalszej części deklarujesz, że ciało twoje jest świątynią, a dusza jest fraktalem Boga, źródła wszystkości, cokolwiek nie pomyślisz, jest ze źródła lub jest źródłem wszystkości, to ty stajesz się papieżem, naczelnym rabinem, popem. Z tego płynie bardzo dużo ciekawych korzyści, które w tym momencie nie są tak istotne. Postaramy się, żeby to nagranie nie było zbyt długie i nudne. Popatrz sobie na tą deklarację. Jam jest naturalnym, wolnym człowiekiem, ciałem i krwią, urodzonym na lądzie, podlegam prawom żywych, żyjących na ziemi. Czyli to są moje prawa i moich współziomków żyjących, a nie martwych. Zauważyliście to? To już jest drugie potwierdzenie z rozwinięciem twojej deklaracji, a będzie tego więcej i zaraz się dowiesz, jaki jest powód ku temu. Przed obliczem stworzenia przeglądam się w prawdzie swojemu odbiciu, czyli odpowiadasz tylko i wyłącznie równym sobie. Stajesz przed źródłem, przed Bogiem, Bogów wszystkości i odpowiadasz równym sobie, gdyż to, co czynisz, czynisz innym i wpływasz na nich. Dlatego w zasadzie komunikując się z drugą istotą, to nie musi być człowiek. Ona jest w pewnym sensie twoim odbiciem, ponieważ to, co widzisz, słyszysz i czujesz, tak naprawdę jest w tobie. Ty myślisz, że to jest na zewnątrz, ale wierz mi, w bardzo łatwy sposób mogę udowodnić, że to, co słyszysz, to, co widzisz, to, co czujesz, definiuje w zasadzie, jak odbierasz świat. Ale ty jesteś pryzmatem tego. Idźmy dalej. Współdzielę w pokoju doświadczenie istnienia. W tej przestrzeni spotykasz mnie z duchem wszystkości, jako duch wszystkości. Moi drodzy, jesteśmy współkreatorami tego doświadczenia i nikt nie ma prawa kreować życia dla ciebie bez twojego udziału i zgody. To jest oczywiste, prawda? Jesteśmy sobie równi i respektujemy swoje prawa jako równi, czyli brak autorytetów, liderów, wodzów i zwodzicieli. Oni uzurpują sobie władzę nad tobą. Jeżeli ktoś jest lepszym specjalistą w twojej dziedzinie, to ty decydujesz, że jego ekspertyza, jego wiedza, doświadczenie jest korzystna dla ciebie, ale w każdej chwili możesz powiedzieć, że już wystarczy, basta. Czy tak naprawdę możesz zrobić z państwem? Oczywiście, ale dojdźmy do końca deklaracji suwerena. Dobrze? Jam jest fraktalem wszystkości, a wszystkość jest jednym, a jednym jest miłość. To jest kolejne potwierdzenie i wzmocnienie deklaracji, gdzie naszym naturalnym kierunkiem jest jedność wysokiej wibracji. Na najwyższym stanie ducha, w pokoju, dobro, jedność ze źródłem, ponieważ jesteśmy jednością i jesteśmy ze źródłem, ponieważ my współtworzymy to źródło.
To nie jest tylko to, że dusza, super dusza, połączenie jakby z tak zwanym Bogiem. Wszystko istnieje we wszystkości, a wszystkość jest źródłem, jest miłością, bo miłość jest najwyższą wibracją. Prawda? My dążymy do wzniesienia, a nie do upadków. Prowadzi się nas do upadków, ale kto chce upadać? Jesteśmy tam spychani, prawda? To się skończy. A zatem w prawdzie i miłości niniejszym deklaruję, że moje prawa pochodzą od źródła stworzenia i tylko takim prawom podlegam. Jest to już trzecie potwierdzenie Twojej suwerenności w obliczu prawa kanonicznego, korporacyjnego oraz jakichkolwiek innych wymyślanych przez sekty i okupantów, kosmitów, ktokolwiek sobie czego nie wymyśli, to i tak to nie ma dla Ciebie żadnej wartości, ponieważ to nie jest Twoje, to nie reprezentuje Ciebie. Zobaczcie, zasada trzech powtórzeń jest w pewnym sensie energetyczną, pieczęcią zamykającą wszelkie miejsce do dyskusji. Podczas przesłuchań czy rozpraw zapytają Cię kilka razy o to samo. Nawet jak oglądacie filmy, wampir przychodzi do drzwi i pyta trzy razy, czy może wejść. Jeżeli ktoś jest śniący, zdaje sobie sprawę, że zadając trzy takie same pytania, może mieć bardzo ciekawe reakcje od czegoś, co się podaje za coś. Tego też nie rozwijajmy, dobrze? Moją misją jest czynienie dobra i unikanie krzywd. Krzywdy wyrządzone zadośćuczynię wedle spełnienia. Moi drodzy, to jest oczywiste. Żyjemy, aby wzrastać. Już o tym rozmawialiśmy. Czynić dobro i wspierać. To jest piękne, to jest dobre, słuszne, naturalne i czujemy się komfortowo. W zasadzie czujemy się szczęśliwi, kiedy tak czynimy. Oczywiście, że popełniamy błędy i uczymy się na nich. Ale powinniśmy nasze szkody naprawiać według naszych możliwości, bo czasami nie ma takiej możliwości. Jesteśmy dobrymi istotami. Źli ludzie to najczęściej są skrzywdzeni ludzie. Można wielu pomóc, ale to nie znaczy, że złu należy pobłażać, bo ktoś jest skrzywdzony. Największym moim zdaniem patologia pojawia się, kiedy jest bezkarność. To trzeba skończyć. I koniec. Jeżeli skończy się bezkarność, skończy się patologia. Prosta rzecz. Zobaczcie, co się dzieje z rządami, z nierządami. Robią straszne rzeczy, łamiąc prawa człowieka. I ci ludzie bezczelnie potrafią Cię okradać, patrzeć Ci w oczy, zabijać Twoje dzieci jakimś nakazem, szczepionkami, odbieraniem dzieci, porywaniem ich. Straszne rzeczy. Korporacje zakładają, że żyjesz, aby oddawać plony swoich owoców i konsumować ich narkotyki. Oni nawet nie zakładają, że Ty żyjesz, że Ty funkcjonujesz. Rozumiesz? Jesteś zasobem, jesteś maszyną. Jakie życie? O co Ci chodzi, człowieku? Ja mam Twoje papiery tutaj na stole. Masz robić to, co papiery definiują. Czym jesteś? Jako suweren jestem kompetentny do zarządzania wszystkimi swoimi sprawami. Kropka. Już ich informujesz, że nie masz kogoś, kto Ciebie anonimowo reprezentuje i mówi, czy to jest dobre dla Ciebie, czy nie. Jestem kompetentny do zarządzania wszystkimi swoimi sprawami. Wszystkie inne podmioty nie są zdolne do zarządzania żadną z moich spraw i niniejszym. Utraciły domniemane uprawnienie do zarządzania nimi. Czy to jest oczywiste? Moi drodzy, świetne nagranie. Siegfried, który uwolnił się przez bardzo skomplikowany proces, jest sam. Ma jakieś zdobyte papiery, które mówią, że on jest żywy, że jest naturalny. Posłuchajcie deklaracji suwerena i wyjaśnię wam potęgę tego. Korporacje i rządy nie tylko domniemają twoją zgodę na ich ingerencję w twoje życie, ale też domniemają, że ich rozwiązania są lepsze od twoich i na tej podstawie uzurpują sobie prawo do ingerowania. Mało tego, prawie nigdy nie płacą za swoje pomyłki i błędy. Ty zawsze płacisz. Ty jesteś na końcu tego łańcucha. Ty jesteś pokarmem, ty jesteś tą baterią. Rozumiesz? W tym momencie wyraźnie informujesz, że są w cholernym błędzie i dysponują twoimi środkami, walorami, zasobami i talentami bezprawnie. Rozumiesz to? To jest furtka do wielu interesujących działań prawnych teraz i w przyszłości.
i dla Twoich dzieci. I nie tylko. Jesteś bezwzględnie panem, panią swojego losu. I kto sądzi inaczej, ten natychmiast narusza Twoje prawa naturalne. To jest prawdziwe prawo. Prawo naturalne. Nie prawo korporacyjne. Prawo od Boga, które mamy zapisane w każdej cząsteczce swojego istnienia. Rozumiesz, o co chodzi? I w tym momencie masz na to dowód. Ogłaszasz to. Powtarzasz, potrójnie potwierdzasz. I do tego będzie wiele, wiele, wiele tysięcy takich jak ty, połączonych w jedność. Ciekawe, prawda? Idziemy dalej. W drugiej części zobaczysz jakby rozwinięcie. Tutaj przechodzimy na część, która dotyczy deklaracji suwerena II Rzeczypospolitej. Jestem spadkobiercą dziedzictwa oraz dobra wspólnego II Rzeczpospolitej. Jak pewnie wiecie, druga RP, która odrodziła się po 123 latach niebytu. Moi drodzy, 123 lata. To jest 6 pokoleń. Prawda? Ponad. 6 pokoleń ludzi, którzy nie mieli kontaktu ze swoją państwowością. Przetrwała kultura, przetrwał język. Oczywiście zdeformowane, ale możemy to wyprostować. Mało tego. Nie tylko możemy to wyprostować, ale możemy to doskonalić. Ponieważ to my jesteśmy kreatorami. Nasza państwowość, nasza wspólnota, nasz dorobek, mienie zostało zaatakowane przez kilka karteli i korporacji. Nazywaj sobie jak chcesz. Trzecia Rzesza, Związek Radziecki, Słowacja, Ukraina. Nazywaj to jak chcesz. Ale ktoś za tym stał. Kartele, korporacje, banki, firmy ubezpieczeniowe i kulty. Moi drodzy, okupacja, która zmienia swoje nazwy i właścicieli, czyli była Generalna Gubernia, potem PRL, a potem kontynuacja PRL-u, czyli komuny, to jest trzecia RP, która jest kontynuacją PRL-u, Żydokomuny. Tak zwana Trzecia Rzeczpospolita jest metamorfozą PRL-u, która działa jako okupant, paser mienia, zasobów, majątku oraz zasobów ludzkich. Czy ty masz duszę? Czy ty masz serce? Czy urodziłeś się z człowieka? Czy jesteś gotowy odebrać swoją wolność w najbardziej prosty i oczywisty sposób, jaki można sobie wyobrazić? Zadeklarować swoją wolność i suwerenność i od tego momentu zachowywać się jako wolny i suwerenny człowiek. Jesteśmy w idealnym momencie. Jesteśmy w idealnym momencie do tego. Świat się budzi. Upada stare. Nie pozwól, żeby ktoś budował nowe. Ty współtwórz z innymi nowe. Bądź aktywny i kształtuj swój świat pod swoje własne potrzeby. Zapomnij o strachu, zapomnij o toksycznych programach. Budujemy piękny, nowy, wolny świat. Możemy to teraz zrobić. Jaki mamy dowód na to, że poza obserwowaniem zbrodniczej i antypolskiej działalności poszczególnych rządów, że to są sitwy zbrodnicze, które nie reprezentują nas, tylko reprezentują opresję, tyranię. Polacy nigdy nie odzyskali swojego zrabowanego mienia, a ich zasoby są kontrolowane przez obcych. Rozumiecie to? Macie miliony ton węgla, ale węgiel sprowadza się za granicę. Co jest? Czy tak zwane rządy są głupie? Co jest? Ponieważ to wszystko jest pic na wodę, to są rozgrywki karteli i korporacji. To się skończy. To się teraz kończy. W tym momencie to się kończy. Ale co dalej? Co ja mam z tym zrobić? To ja mam wydrukować, zalaminować i pokazywać to policji? To jest obywatel albo osobnik, który zrzeka się siebie, staje się breją,
która nie ma innych walorów poza wspólnym działaniem. Oczywiście są odchylenia, ale on działa jak trybik. Nie spodziewaj się jakichś wielkich przemyśleń. Ja nie mówię, że wszyscy są kretynami, ale tak wielu zachowuje się jak totalni kretyni, automaty i psychopaci. Jak to się stało, że Polacy utracili możliwość doroszczeń i odzyskania mienia oraz kontroli nad swoimi zasobami i życiem? Jak to się stało? To jest genialnie proste, ponieważ napadnięto II Rzeczpospolitą i tam spowodowano szkody. Poszkodowani to są suwereni i obywatele II Rzeczypospolitej. A wy jesteście obywatelami III Rzeczypospolitej. To jest zupełnie inna firma, inna klika. Mało tego, właścicielem jest ktoś z zagranicy. Pamiętasz? To jest prawda. Dla zobrazowania. Na akcie własności i notarialnym widnieje Jan Kowalski. Ale okupant zmienił ci to nazwisko i powiedział, że już nie jesteś Kowalski. Stary, od dzisiaj jesteś Kowalewski i morda w kubeł. I co gorsza, i wierzysz w to, że jesteś Kowalewski. Bo być może zapomniałeś. Bo być może wybito ci to pałą, zastraszono i po milion razy powtarzano. Ktoś powiedział, kłamstwo powtórzone 1000 razy staje się prawdą. A ja mówię, że kłamstwo powtórzone 1000 razy staje się religią. Nie ma ciebie na dokumentach własności. Dostałeś numer obozowy, a to jest twój PESEL, więc twoje mienie jest zagrabione, leży u złodzieja, zarządza tym paser, ponieważ nie ma ofiary i nie ma prawnego właściciela. Jeżeli nie ma ofiary, nie ma przestępstwa, prawda? No chyba, że przypomnisz sobie, że jesteś Kowalski i zadeklarujesz się jako spadkobierca, poznają. Jako Kowalskiego. Nie, to nie jest Kowalewski, to jest Jan Kowalski. I ja poświadczam, ja też poświadczam. I ja też poświadczam. Oni ciebie rozpoznają jako suwerena drugiej RP. A co lepsze, oni też sobie o tym przypomnieli. Czy ty rozumiesz, jaka w tym jest magia? Przede wszystkim, dlaczego nie do notariusza? Moi drodzy, notariusz jest agentem państwa. To jest człowiek, który ma określone procedury, zasady ustalone przez okupanta, ustalone przez martwe, jest zapisem. I deklaracja żywego, powtórzona dwukrotnie, jest silniejsza niż deklaracja notarialna. Szczególnie, że wielu z nich potrafią być bardzo nieuczciwi. Prawda? Trzeci to jest bardzo ważny wentyl ratunkowy. Jeżeli na przełomie czasu okaże się, że pokłóciłeś się z jednym ze świadków, albo okaże się, że to była kanalia, a ty zaufałeś, jak twoja deklaracja jest jeszcze podpisana przez dwie wartościowe osoby. Rozumiesz to? Jeżeli nie masz w swojej przestrzeni trzech ludzi, którzy rozumieją to, o czym mówimy, to znajdziesz ich na społeczności ariowie.com/rody. Bądź aktywny, działaj, budujemy coś pięknego dla siebie bez ustanawiania lidera, prezydenta, wodza, guru, czarodzieja. Razem decydujemy, razem wspólnie radzimy, ale nasze rady nie mogą narzucać suwerenowi działań. Jak ma żyć? To jest piękne, moi drodzy. Tego nie da się skorumpować. Możemy stworzyć państwowość suwerenną z suwerenów. Przygotowane państwo, którego do tej pory nie widziałem na kartach historii, a kiedyś to była moja pasja. Kochani moi, zaczynamy od inkubatora państwowości, ponieważ to jest jakby parasol do komunikacji z innymi podmiotami, z innymi państwami, korporacjami i z ich niewolnikami, z organizacjami, fundacjami i tak dalej. Mamy swoją przestrzeń, która jest naszym łącznikiem, chroni nas bezpośrednio i nie ma nad nami żadnej władzy. Czy to nie jest genialne, moi drodzy? I to jest nasz korzeń. To jest głęboko zakorzenione w nas wszystkich. Jeżeli nasz przedstawiciel spróbuje narzucić cokolwiek, zresztą nie wyobrażam sobie jak,
do momentu, kiedy służba tego człowieka, tego suwerena spośród nas, który od godziny 9 do 17 zawiesza swoją suwerenność i staje się sługą suwerena. Czyż to nie jest wspaniałe? Jest wielu ludzi, którzy z radością i z dumą będą służyć dla dobra innych i w momencie, kiedy zakończą służbę, cieszą się tym dobrem, ponieważ jest wolny. Jeżeli dostajesz pieniądze od człowieka równego tobie i masz mu wymalować dom, to nie możesz przyjąć pieniędzy i powiedzieć, no ale to ja to pomaluję, kiedy będę miał czas. No, przecież ja jestem suwerenem, nie będziesz mi nic narzucał. Nie, mamy kontrakt. Nie ma potrzeby, żeby ustawiać pociotków, różnych frajerów i sprzedawczyków, ponieważ potrafią sprzedawać kit, wystawiać się i bez mrugnięcia kłamać na lewo i na prawo. W tym świecie to nie przejdzie. Nie ma takiej szansy. Chciałbym, żebyście na zawsze zapamiętali. Jesteście wolni i decydujecie o swoim losie. Ale zaraz, to co? To teraz mój sąsiad może mi postawić pod domem jakąś oborę? Czy mój sąsiad, który jest suwerenem, może spowodować, że moje drzewa będą usychać? Albo zatruć część mojego stawu? Sąsiad, ale tutaj mi robisz szkodę. Ja będę miał smród na swoim podwórku. Mamy problem, spotkamy się w sądzie. Nie ma takiej szansy. Szkody wyrządzone zadośćuczynię. Jeżeli masz potrzebę zrobić coś, stworzyć, ale to ma wpływ na ludzi wokół ciebie, najzwyczajniej w świecie, grzecznie zapytaj. Rozumiesz? To jest potęga. To jest potęga odrodzenia. Kochany, żywy człowieku, obejrzyj sobie deklarację suwerena. Jeżeli ona z tobą rezonuje, wydrukuj ją sobie, podpisz ją, najlepiej w 2 egzemplarzach. Poproś ludzi wolnych, rozumnych, aby poświadczyli twoją deklarację i w swojej uprzejmości odwzajemnij ich poświadczenie i spotykamy się na platformie Ariów. Przyjdzie do ciebie e-mail, ponieważ wierzę, że jesteś na liście mailingowej. Proszę cię, sprawdź, czy nie masz w spamie e-maili od Ariów. Za kilka dni dostaniesz e-mail, w którym znajdziesz link do strony, która zada ci kilka prostych pytań. Nie interesują nas prywatne dane, nie interesują nas prywatne informacje, tylko tyknięcie po zatwierdzeniu przez ciebie tego oświadczenia, dostaniesz link do przestrzeni, w której spotkasz się z takimi jak ty. Będzie nas wielu i zrobimy wielkie rzeczy, o których nie będę mówił tutaj. Wielkie rzeczy, z których będziesz dumny i twoje dzieci będą dumne, które spowodują, że poczujesz siłę i jedność z innymi, gdzie poczujesz, jak wiele można zrobić, rezygnując ze strachu i jednocząc się z ludźmi, którzy rozumieją, czym jest wolność. Serdeczności, moi drodzy, do zobaczenia. Mamy piękną, wspaniałą rzecz do wykonania. Nie mogę się doczekać, aż się zobaczymy, spotkamy i będziemy działać. Cześć i szacunek dla ciebie.